Dzisiaj, przechodząc przez nasz magazyn, przypadkiem natknąłem się na tego typu linka. Dokładnie jest to model EC230G1. W dzisiejszym filmie postaramy się omówić wybrane funkcje i przetestować niektóre z nich. Zainteresowanym pokażemy, jak wygląda wnętrze urządzenia, dokonamy pomiarów prędkości sieci Wi-Fi oraz sieci LAN. Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego filmu o Mercusysie AC12G, w prawej górnej części ekranu pojawia się karta, która umożliwia łatwe przejście do niego. W opisie pod filmem znajduje się link do artykułu ze szczegółowym opisem przeprowadzonych przez nas testów tego urządzenia. W opakowaniu, oprócz starannie zapakowanego routera, znajdziemy 12-woltowy zasilacz o prądzie 1 A, okołometrowy patch cord kategorii 5 i skróconą instrukcję instalacji urządzenia. Zerknijmy na możliwości techniczne deklarowane przez producenta. Wi-Fi pracuje w standardzie AC1350 w dwóch zakresach. Z maksymalnymi deklarowanymi prędkościami przez producenta 450 Mbit na sekundę dla częstotliwości 2,4 GHz i 867 Mbit na sekundę dla częstotliwości 5 GHz. W późniejszej części tego filmu pozwolimy sobie sprawdzić te założenia. Router wspiera technologię Easy Mesh, która pozwala pokryć cały nasz dom siecią Wi-Fi. Dzięki niej możemy zapomnieć o mozolnym przełączaniu się między sieciami w naszym domu. W późniejszej części tego filmu pokażemy, jak skonfigurować taką sieć mesh w swoim domu. Beamforming, czyli technologię kształtowania wiązki, która wykrywa lokalizację połączonych urządzeń i koncentruje sygnał Wi-Fi w ich kierunku. Dzięki tej technologii uzyskujemy silniejsze połączenie, a sygnał sieci bezprzewodowej nie trafia w pustą przestrzeń, lecz w miejsce, do którego ma dotrzeć. Umożliwia to stworzenie stabilniejszego połączenia. Mumimo pomaga urządzeniom osiągnąć optymalną wydajność. Technologia ta obsługuje do dwóch urządzeń jednocześnie, skracając czas oczekiwania i zwiększając przepustowość Wi-Fi dla każdego urządzenia oraz zwiększając wydajność każdego strumienia. Multi-SSID daje możliwość stworzenia osobnego dostępu dla gości, zabezpieczając w ten sposób naszą sieć domową. WPS, który w szybki i łatwy sposób, za pomocą naciśnięcia jednego guzika, przyznaje bezpieczny dostęp do naszej sieci bez konieczności wpisywania hasła. Kontrola rodzicielska pozwala ograniczyć dostęp do internetu w godzinach określonych przez użytkownika dla określonych urządzeń po adresie MAC. Urządzenie wspiera IPTV oraz autoprowizjoning, który za pomocą odpowiednich protokołów pozwala na zdalne zarządzanie routerem. Najpopularniejszy protokół używany w Polsce to TR69. 5 gigabitowych portów Ethernet, w tym jeden oznaczony kolorem niebieskim, port WAN. Co do wyglądu zewnętrznego. Pierwsza rzecz rzucająca się w oczy to srebrne logo producenta, 4 zewnętrzne anteny, ciekawie wykończona przetłoczeniami górna część obudowy. Również na górze znajduje się 6 diod sygnalizujących m.in. o działaniu samego urządzenia, sieci 2, 4, 5 GHz, sieci LAN oraz czy mamy dostęp do internetu. Na spodzie znajdziemy 4 nóżki zwiększające prześwit między urządzeniem a powierzchnią, na której się znajduje. Perforacje umożliwiające przepływ powietrza, usprawniające chłodzenie. Otwory do montażu naściennego oraz numery seryjne. Router dzięki swoim przystępnym rozmiarom bez problemu wkomponuje się w otoczenie, w którym będzie pracować. Teraz dokonamy pomiaru sieci Wi-Fi. Ja już połączyłem się z naszym TP-Linkiem. Niestety nie mamy możliwości wyboru, czy chcemy się połączyć z nim na paśmie 2,4 GHz czy 5 GHz. Po prostu uruchomię test. Przypuszczam, że nasz laptop połączył się z siecią na paśmie 5 GHz. Rezultaty naszego testu to 536 Mbit pobierania na 106 Mbit uploadu. Uploadu nie będzie więcej niestety, gdyż nasze łącze na to nie pozwala. Teraz ten sam test dokonam jeszcze na telefonie. Ja już się połączyłem z naszą siecią, również nie mamy możliwości wyboru, czy chcemy na 2,4 czy 5 GHz i uruchamiamy test. Zobaczmy, jakie będą wyniki. Na telefonie osiągnęliśmy 391 Mbit pobierania i 105 Mbit uploadu. Jak widzimy, wyniki są minimalnie gorsze, ale jest to spowodowane ograniczeniami technicznymi telefonu. Podstawowa konfiguracja routera. W pierwszym kroku należy połączyć się z naszym routerem.
Możemy to zrobić za pomocą kabla Ethernet lub sieci Wi-Fi. Jeden koniec kabla wpinamy do jednego z portów oznaczonych jako LAN w naszym routerze, a drugi do laptopa lub komputera. Domyślną nazwę SSID i hasło do sieci Wi-Fi naszego routera znajdziemy na etykiecie na spodzie urządzenia. Aby skonfigurować nasz router, należy otworzyć przeglądarkę i w adresie URL wpisać tp-link-wi-fi.net lub wpisać adres 192.168.0.1. W pierwszym oknie należy wprowadzić dwa razy hasło, które będzie zabezpieczać nasze urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem do panelu konfiguracyjnego, po czym musimy zalogować się ustawionym przed chwilą hasłem. Następnie wskazujemy, w jaki sposób dostawca internetu dostarcza nam naszą usługę. Najczęściej wybierana opcja to Dynamic IP. Następnie ustawiamy nazwę i hasło do sieci Wi-Fi, jednocześnie do 2,4 GHz i 5 GHz. Następne dwa kroki to wyświetlenie naszych ustawień sieci Wi-Fi oraz czy nasze połączenie z internetem zostało poprawnie skonfigurowane. Jeżeli któreś z ustawień się nie zgadza, możemy się cofnąć i je poprawić. Po wstępnej konfiguracji, jeżeli nazwa sieci bezprzewodowej i hasła do nich uległy zmianie, konieczne będzie ponowne połączenie się z siecią Wi-Fi. Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego możemy sprawdzić, czy mamy dostęp do internetu oraz ilu użytkowników jest podłączonych do naszego routera, przewodowo i bezprzewodowo. Konfiguracja extendera. W pierwszym kroku należy połączyć się z naszym routerem. Możemy to zrobić za pomocą kabla Ethernet lub sieci Wi-Fi. Jeden koniec kabla wpinamy do jednego z portów oznaczonych jako LAN w naszym routerze, a drugi do laptopa lub komputera. Domyślną nazwę SSID i hasło do sieci Wi-Fi naszego routera znajdziemy na etykiecie na spodzie urządzenia. Aby skonfigurować nasz router, który posłuży nam jako extender, należy otworzyć przeglądarkę i w adresie URL wpisać tp-link-wi-fi.net lub adres 192.168.0.1. W pierwszym oknie należy wprowadzić dwa razy hasło, które będzie zabezpieczać nasze urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem do panelu konfiguracyjnego, po czym musimy zalogować się przed chwilą ustawionym hasłem. Przechodzimy do zakładki Advanced, zaawansowane, następnie do Operation Mode, czyli tryb pracy. To urządzenie może pracować w trzech trybach. Domyślnie ustawionym trybie routera, jako access point, który musi być podłączony przewodowo do routera, do źródła naszego internetu, i tryb range extender, który umożliwi nam użycie naszego routera jako wzmacniacza sygnału oraz wykorzystanie standardu Easy Mesh. Zaletą tego ostatniego trybu jest brak konieczności podłączenia urządzenia w miejscu docelowym do źródła internetu za pomocą kabla. Można tego dokonać poprzez sieć Wi-Fi. Po wybraniu trybu nasz router uruchomi się ponownie. Należy upewnić się, że nasz laptop lub smartfon nie rozłączył się z siecią Wi-Fi. Jeżeli tak, należy połączyć się ponownie. Po zalogowaniu się klikamy Quick Setup. Urządzenie wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe 2,4 GHz. Wybieramy nasze źródło internetu i wpisujemy hasło. Powtarzamy tę samą czynność po chwili na 5 GHz. Następnie mamy możliwość zmiany nazwy sieci, które ten wzmacniacz będzie rozgłaszał. Ja zostawiam ten same. Weryfikujemy poprawność naszych ustawień i je zatwierdzamy. Nasz extender został skonfigurowany. Możemy teraz sprawdzić, czy ma dostęp do internetu, patrząc na diodę na urządzeniu. Jest to dioda druga od prawej. Jeżeli ma kolor zielony, wszystko jest w porządku. Jeżeli ma kolor pomarańczowy, występuje jakiś problem. Podam dwa możliwe powody. Router znajduje się za daleko od głównego urządzenia, czyli naszego nadajnika, lub podaliśmy złe hasło do naszej sieci Wi-Fi. Konfiguracja IPTV. Po zalogowaniu się do naszego panelu konfiguracyjnego przechodzimy do zakładki Advanced Network Internet. Dodajemy drugi rodzaj połączenia do IPTV. W naszym przypadku jest to bridge na WLANie 211. Zaznaczamy port, do którego chcemy podłączyć naszego setoboxa. Należy również pamiętać, aby do pierwszego połączenia, czyli źródła naszego internetu, pododawać interfejsy, na których chcemy mieć rozsyłany nasz internet. Podsumowując, urządzenie jest warte swojej ceny. Posiada 5 gigabitowych portów, Wi-Fi pracujące w standardzie AC1350, 5 anten Wi-Fi i przejrzysty interfejs dostępny w języku angielskim. Według nas router świetnie sprawdzi się w małych i średnich firmach, ale i także w domach. Dzięki technologii Easy Mesh nie musimy się ograniczać do jednego urządzenia w naszej sieci.
Możemy rozbudowywać ją o kolejne urządzenia, zapewniając dostęp do naszej sieci na większej powierzchni. Warunkiem jest, aby dodatkowe urządzenia, routery lub ekstendery, wspierały tę technologię. Easy Mesh to standard opracowany przez Wi-Fi Alliance. Urządzenia różnych producentów mogą być z nim kompatybilne. Dzięki temu nie musimy ograniczać się tylko do np. TP-Linka, możemy do tego wykorzystać urządzenia innych producentów. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego. Zainteresowanych zakupem zapraszam na naszą stronę internetową cdr.pl lub do kontaktu telefonicznego z naszym działem sprzedaży. Wszystkie dane kontaktowe i potrzebne linki, w tym link do tego konkretnego produktu, znajdują się w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco. A tym, którym film się spodobał, do zostawienia łapeczki w górę. Do usłyszenia!